Ja mam na imię Ola, mój partner ma na imię Sławek i razem prowadzimy taki projekt, w którym uczymy wegetariańskiego i wegańskiego gotowania i przy okazji dbamy o to, żeby te potrawy wyglądały atrakcyjnie, także łączymy jakby dwa światy, kulinarny i fotograficzny, stąd tutaj wszędzie pełno sprzętu foto. I trafiliście do gminy Krzymów, do Zagrody Borowo, co spowodowało wybór tego miejsca? Koneksje rodzinne. Znamy to miejsce po prostu bardzo dobrze z pewnych takich... Często tu bywamy, więc było nam łatwo je znaleźć, a przy okazji wiedzieliśmy, że to miejsce zagwarantuje świetne przeżycia dla osób, które tutaj nigdy nie były. Także dziewczyny z Poznania, a nawet państwo z Konina też nigdy tutaj nie byli i też bardzo im się to miejsce podoba. Także. A czy to miejsce harmonizuje z filozofią wegetariańską, wegańską? Jak każde. Każde miejsce zasadniczo jest dobre do tego, żeby być dobrym wegetarianinem, czy też dobrym weganinem, tak? To wszystko zależy... Jesteśmy na pewno blisko natury, więc to na pewno w jakimś stopniu gwarantuje takie przyjazne doświadczenia. Ale wiemy, jesteśmy na wsi, polskiej wsi, gdzie przecież hodowane są zwierzęta i tak dalej, więc jakby nie będziemy tutaj palić sąsiadów ani... Wszędzie znajdziemy dobrą kurkę na ruszki. Może wyjaśnijmy tym osobom, które nie rozróżniają wegetarianizmu od weganizmu. Czym się różnią? Wegetarianizm jest to dieta, czy też podejście do życia, w którym wyklucza się mięso. Natomiast weganizm jest to dieta lub też postawa życiowa, w której wyklucza się wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Przez mięso oczywiście też rozumiemy ryby i kurczaka, tak? Co nie jest taką oczywistą sprawą dla niektórych. Tak, także wegetarianin kurczaka też nie je, nawet z rożna. Natomiast weganin nie je jajek, nie je mleka krowiego, nie je serów, ani żółtego, ani pleśniowego, ani żadnego. Ale też nie ubiera się w futra, w skórę. Tak. Dokładnie, dbamy też o to, żeby nie nosić, nie wiem, skórzanych pasków, tak, czy skórzanej odzieży. Nie jeździmy samochodem ze skórzanymi siedzeniami. Także czasami jest taniej, czasami jest po prostu jeszcze przy okazji ideologicznie. A czasami jest trudniej, niestety. No, ale to jest osobna sprawa. Gulasz oczywiście wegetariański, czy nawet wegański, tak, czyli nie ma tu żadnych, nie ma mleka, nie ma jajek, tak, czyli tylko rośliny, nawet mleko, które jest użyte, to jest mleko kokosowe. To jest dosyć proste danie, aczkolwiek no, wymaga trochę czasu, żeby je zrobić. Jest bardzo aromatyczne, jak to w kuchni indyjskiej. Czego wy uczycie te osoby, które na te warsztaty trafiły? Uczymy po pierwsze wegańskiego gotowania, czyli takiego podejścia do kuchni, które sprawia, że można zrobić wszystko, co będzie bardzo dobre, sycące, zdrowe i dobrze zbilansowane, bez użycia produktów odzwierzęcych. Staramy się też zmienić podejście, tak, do jedzenia. To, że ktoś je wegetariańsko czy wegańsko, to nie znaczy, że mamy ziemniaki, surówkę i kotleta, odejmujemy od tego kotleta i mamy jedzenie wegańskie czy wegetariańskie, tak? To nie o to chodzi. To jest zupełnie inne podejście do żywienia. Ale też okazuje się, że kotleta, który wygląda jak schabowy, można zrobić z soi, czyli zupełnie bez mięsa, że masło można zrobić z produktów niepochodzących od zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Tak, no. Też z drugiej strony staramy się... Czyli można symulować taką tradycyjną kuchnię za pomocą produktów roślinnych. Tak, niektórzy nazywają to co prawda hipokryzją, ale no, powiedzmy, że my mamy do tego trochę inne podejście. Zwłaszcza osobom, które dopiero co przeszły na wegetarianizm czy weganizm, łatwiej jest przechodzić ten trudny okres, tak, tego przejścia w momencie, gdy mają znane smaki, tak, typu szyneczka, typu schabowy, parówki, tak. Te wszystkie rzeczy można już swobodnie kupić w normalnych sklepach i rzeczywiście one w jakiś tam sposób symulują te jedzenie, chociaż my raczej staramy się tego unikać,
po prostu lepsze rzeczy potrafimy zrobić sami. Majonez jest bardzo prosty. Wykorzystujemy mleko sojowe, które miksuje się z olejem i z przyprawami. I tak naprawdę ten majonez powstaje w 5 minut, także nie wymaga żadnej pracy. Wystarczy tylko po prostu kupić to mleko i zmiksować z olejem, więc to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Czy kuchnia wegańska jest droga? Staramy się obalić ten mit. Oczywiście można być weganinem i kupować wyłącznie bardzo drogie produkty. Natomiast jest wiele rzeczy, które można zrobić i które są naprawdę niskokosztowe, tak? Bo warzywa strączkowe, których jemy bardzo dużo, czyli soczewica, ciecierzyca, groch czy fasola, to są tak naprawdę warzywa, które są bardzo tanie. Tak? Te nasiona można kupić w bardzo korzystnej, przystępnej cenie. Tutaj możemy Wam pokazać dwie rzeczy. Tak? To jest awokado, które nie jest owocem, który nie należy do najtańszych, ale to nie znaczy, że trzeba go jeść non-stop. Tak? To jakby nie hołdujemy takiej zasadzie, że przechodzisz na weganizm i teraz będziesz jadł tylko i wyłącznie drogie, importowane produkty. W kuchni polskiej, tradycyjnej można znaleźć bardzo dużo produktów, które sprawiają, że ta dieta jest zarówno zdrowa, jak i smaczna. Dlatego jutro będziemy robić takie typowo polskie potrawy. Czerwony barszcz, pierogi, które da się zrobić i są równie smaczne bez wykorzystywania produktów od zwierzęcych, a przy okazji są bardzo tanie w produkcji. A skoro jesteśmy o mitach, to co jakiś czas przy okazji dyskursów na temat wegetarianizmu, weganizmu mówi się o tym, że jest to dieta, która nie w pełni zaspokaja potrzeb ludzkiego organizmu w minerałach i witaminach. Znaczy to tak jak każda inna dieta, może nawet na diecie mięsnej możemy nie zaspokajać tak, wszystkich potrzeb organizmu. Ktoś będący na diecie mięsnej pytający wegetarianina, a czy ty zaspokajasz wszystkie swoje potrzeby, czy badasz się, tak? Takie same pytanie możemy zadać w odwrotnym kierunku, tak? Czy ty sprawdzałeś, czy masz korzystny poziom witaminy B12, czy innych rzeczy związanych ze zdrowiem, tak? Także wegetarianie czy też weganie bardziej dbają o to zdrowie, tak? Oni wiedzą, że muszą troszeczkę bardziej zwracać uwagę na bilansowanie swoich posiłków, na to, żeby one były dobrze przygotowane, no w związku z tym często są zdrowsi, tak? Wręcz niż mięsożercy. To jest tapioka, czyli taka skrobia pozyskiwana z rośliny, która się nazywa maniok. To ma podobne właściwości jak mąka ziemniaczana, taka klasyczna skrobia, tylko że przerabia się ją w postaci takich małych kuleczek, które tutaj widzimy. I one będą przerobione na bardzo dobry deser. Mówiliśmy o kosztach kuchni wegańskiej, wegetariańskiej. A jak to jest z procesem przygotowania? Czy to jest bardziej czasochłonna kuchnia? To jest kuchnia, która wymaga myślenia do przodu. Przepraszam, że przerwę, bo w przypadku tradycyjnej kuchni idziemy do sklepu, kupujemy półprodukty albo prawie gotowe, rzucamy na patelę i już jest. A u Was trzeba się trochę napracować. Tak, dokładnie. To jest to, co pokazywaliśmy Wam przed chwilą, tak, że te produkty są już na przykład namoczone albo wcześniej przegotowane itd., itd. Trzeba myśleć do przodu. Często osoby, które promują przejście na weganizm, mówią, że to jest bardzo proste i w ogóle nie zabiera czasu. My się z tym nie zgadzamy, z naszego doświadczenia wynika, że jednak zajmuje trochę czasu przygotowanie takich posiłków, ale to zawsze, jeżeli też gotujemy w domu tradycyjnie, nawet z użyciem mięsa, ale nie korzystamy z półproduktów, tak, nie kupujemy gotowych kotletów, tylko jakiś większy kawałek mięsa i musimy go obrobić, to też zajmuje przecież chwilę. Natomiast na pewno weganizm to nie jest błyskawiczna akcja w kuchni, gdzie w 10 minut przygotowuje się posiłek, natomiast pełnowartościowy, dwudaniowy obiad w ciągu godziny da się przygotować. No, tak, to też niestety z
No powiedzmy z tego, że wegetarian czy wegan jest bardzo małym społeczeństwem, tak? To jest, różne szacunki liczą, że to jest 1% do 5%, tak? No w związku z tym no nie ma produktów gotowych, tak? Nie ma produktów branych, przygotowanych, tak? Gotowych dla ludzi, którzy są na tej diecie. No w związku z tym... producentom się nie opłaca. No producentom się po prostu nie opłaca, oczywiście, tak? Producenci już powoli zauważają, że nie tylko weganie, tak? Ściśli weganie czy wegetarianie jedzą takie produkty, w związku z tym przygotowują już również specjalne oferty dla tego typu ludzi. Są producenci, którzy wyspecjalizowali się również w tym i produkują ściśle produkty właśnie dla wegan czy wegetarian. A zwracacie uwagę na to, czy warzywa, owoce pochodzą z gospodarstw ekologicznych? Czy to nie ma znaczenia? Znaczy, to, czy ktoś jest wegetarianinem czy weganinem, nie oznacza jakby jednoznacznie, że będzie kupował wyłącznie produkty bio, eko i tak dalej. Natomiast staramy się, żeby takie produkty częściej gościły na naszym talerzu niż rzadziej. Natomiast no nie zawsze to jest też możliwe, a przy okazji odnośnie tego pytania o koszty, to kilogram ziaren słonecznika normalnych kosztuje około 6-7 zł, natomiast 100 gramów biosłonecznika kosztuje około 6-7 zł, tak? Także różnica jest dosyć duża, także to już trzeba sobie też przeliczyć. Chia przed obróbką, a tutaj jest już przygotowana. Pan wspomniał o tym, że jest was 1 do 5%. Jakie środowiska znajdują się w tym, albo dominują w tej grupie? No, bardzo różne oczywiście, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć tak tutaj nie oceniając nikogo, natomiast zwykle to są ludzie, którzy no, troszeczkę bardziej świadomie podchodzą do trochę bardziej świadomie podchodzą do życia, tak? To znaczy zwracają uwagę na to, jak żyją, jak... Co jedzą, czy są zdrowi, czy będą zdrowi w przyszłości. Także to w jakiś sposób... No, natomiast nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy to będą na przykład wyłącznie artyści, albo czy to będą wyłącznie osoby o nastawieniu, nie wiem, bardziej anarchistycznym, bo spotykamy bardzo różne. Bo to może być również spawacz, tak? Tak, dokładnie. I budowniczy statków, tak? To tak naprawdę nie ma znaczenia. Tak? Nie było takich jednoznacznych badań, zwłaszcza w Polsce, które wskazywałyby na jakiś przedział. Wiemy na pewno, że w tej chwili bardzo popularna dieta wegańska staje się wśród sportowców i to nawet sportowców dosyć takich ciężkich dyscyplin, typu podnoszenie ciężarów, ultramaratony. Także to nie jest tylko dieta dla kucherek, którzy, czy dla modelek. Tak? Ale z tego, co Państwo mówią, wynika, że to nie jest, znaczy potwierdza się to, że weganizm, wegetarianizm to nie jest tylko kuchnia, ale przede wszystkim filozofia życia. No tak to jest po prostu. To przejdźmy do warsztatów, wróćmy do nich. Te osoby, które uczestniczą w warsztatach, są osobami, które wstępują na drogę weganizmu, wegetarianizmu i staracie się poprowadzić ich na tej drodze? Tak? Bardzo różnie to jest, poczynając od żon, które chcą gotować wegańsko dla swoich mężów. I małych córeczek, które odrzuciły produkty zwierzęce same. Ale to co, to mąż nie wyrzuci? Przychodzi do domu i znajdzie schabowy z kapustą. Może żąda tego, żeby... Właśnie, żeby nie było schabowego. Także tacy mężowie też się zdarzają, którzy nie oczekują schabowego z kapustą. Tylko wręcz żądają, żeby więcej było na stole warzyw, tak, żeby było jak najmniej mięsa. Poprzez osoby, które chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat kuchni, tak? Na temat tego, jak gotujemy, jak przygotowujemy posiłki. No oczywiście wszystkie te posiłki, które tutaj przygotowujemy, nie są bynajmniej trujące i wszyscy jemy z większym lub mniejszą lub większą chęcią, ale wydaje się, że no, to jest jak najbardziej zjadliwe.
wszystkich. Słowo zjadliwe jest zawsze trudnym słowem. No ale co, to smaczne. Zapraszamy. Dla wszystkich, którzy chcą się związać z kuchnią wegańską, wegetariańską. Można po prostu się nauczyć kilku potraw. Nikt nie każe przechodzić od razu na weganizm. Można po prostu nauczyć się troszeczkę innego podejścia do gotowania. Dla urozmaicenia. Dla urozmaicenia. Chociaż spróbować. No.